Cześć, z tej strony Mateusz z firmy Dobre Kotły. Spotyka się trzech kumpli w knajpie we Wrocławiu. No jeden skończył inżynierię, drugi skończył medycynę, a trzeci skończył szkołę rolniczą. No i opowiadają sobie, jakby zabili swoje teściowe. No i ten, który skończył medycynę, mówi: słuchaj, ja bym jej taki wstrzyknął specyfik, człowieku nie do poznania. Akcja serca się zatrzymuje, jak naturalna śmierć wygląda. Ten, który skończył mechanikę, mówi: słuchaj, ja bym pogrzebał przy aucie, nie dojdą, na zakręcie samochód, zablokują się hamulce, wycieknie płyn, wali w drzewo, idzie w przepaść. Mówi: żaden prokurator nie dojdzie. A ten, który skończył szkołę rolniczą, mówi: a ja bym kupił 1 000 000 tabletek ibupromu. I tam się pytają: no i co? No i bym te wszystkie tabletki tak przeżył i zrobiłbym jedną wielką tabletkę ibupromu. No i co? No i położyłbym ją w kuchni i schowałbym się w szafie i bym czekał. I weszłaby teściowa i powiedziała: o, jaka wielka tabletka ibupromu! I bym wtedy wyszedł z szafy i ją sikierą. Moi drodzy, dzisiaj fajny filmik o montażu, z montażu EI 20 kW mini bioluksury B dokładnie. Idziemy do środka i pokażę Wam, jak to wygląda w środku. No moi drodzy, jesteśmy teraz w kotłowni. Chłopaki instalują kocioł. Zobaczcie, robimy to tradycyjnie. Jest wkład nowy kominowy, robili tutaj kominiarze. Było trzeba tego wkładu robić około 11 metrów. Będziemy mieć zawód czterodrożny z siłownikiem. Później go będziemy zakładać pompę kotłową, pompę ciepłej wody użytkowej. Tutaj mamy pompę centralnego ogrzewania. Kociołek mamy, już tutaj instalujemy, przygotowujemy go sobie. Pomalutku zasilanie, powrót. Mamy tutaj zawór 1,5-barowy wkręcony. Do tego kiedyś jeszcze tematu powrócimy, bo tutaj w kotle mamy wejście tak zwane do układów zamkniętych. Ja tutaj zawsze zalecam, żeby w takim układzie, który w tym momencie tworzymy, założyć grupę bezpieczeństwa, która będzie założona, ale na wszelki wypadek dodatkowo tutaj wkręcamy zawór, w tym wypadku jest 1,5-barowy, czasem są 3,5-barowe, to wszystko w zależności, czy układ zamknięty, czy układ otwarty. Zbiornik ciepłej wody użytkowej mamy 120 litrów, będzie grzałka założona jako grzałka awaryjna. Tu mamy stary zbiornik, który nam padł, około 5 lat wytrzymał, i kocioł ekogroszkowy, który długo chodził, a to długo to jest około też 5 lat. Skorodowiał, poprzeciekał, niska temperatura spalania nie widać w środku i szlak go trafił. Więc robimy tu prosty układ, ale bardzo skuteczny. Fajnie to będzie działać. Przede wszystkim ktoś powie za chwilę, że sprzęgło, żeby dać i tak dalej. Moi drodzy, każde kotły troszeczkę inaczej się montuje w zależności, jak działa automatyka i jak zaleca to producent. Czasem sprzęgła są zalecane, czasem są zbędne. Tak jak w tym wypadku jest zbędne to sprzęgło. Ja już słyszę ten hejt, ja już wiem, co on opowiada i tak dalej. Ale rozmawiałem z człowiekiem, który projektuje program dla Koszczewy i który powiedział mi, jak to montować, żeby to było skuteczne. W tym wypadku, przy tym kotle, sprzęgło w ogóle do niczego nie jest potrzebne, a główną rolę będzie odgrywał zawór czterodrożny z siłownikiem, bo tak jest napisany algorytm. Moi drodzy, jeżeli te filmy są dla Was przydatne, dajcie mi suba, dajcie mi lajka i do usłyszenia. Cześć!